Witam serdecznie, pokażę jak przygotować zupę pomidorową. Do przygotowania wywaru będziemy potrzebowali około 2,5 litry wody, 1/4 kurczaka lub innego mięsa, 1 cebulę, kawałek pora, kawałek selera, 1 marchewkę, 1 pietruszkę. Na zupę pomidorową około 100 g koncentratu pomidorowego, 200 g śmietany, ja mam 18, 2 łyżki mąki, sól, pieprz, pieprz kajenny do smaku. Najpierw przygotuję wywar. Do garnka daję oczyszczone i umyte warzywa. Umyte mięso całe zalewam 2,5 litrami wody. Garnek wstawiam na gazie i od momentu zagotowania gotuję na wolnym ogniu przez około 40 minut. Następnie odcedzam 2 litry czystego wywaru, na którym przygotuję zupę. Do garnka, w którym będę gotowała zupę, przetrzegam 2 litry wywaru. Do wywaru dodaję koncentrat pomidorowy, doprawiam solą i pieprzem. Garnek stawiam na gazie i gotuję około 5 minut. W tym czasie przygotuję śmietanę do zabielenia i dodam do zupy. Do miski wlewam około 4 łyżek wody, rozprowadzam w niej mąkę, następnie dodam śmietany i wszystko dokładnie wymieszam. Przed zabieleniem zupy do śmietany z mąką dodaję około 2 chochelek gotującej się zupy, dokładnie mieszam i dodaję do zupy. Całość gotuję jeszcze około 10 minut, sprawdzam smak, jeżeli trzeba to doprawiam, zupa jest gotowa. Zupę pomidorową można podać z ryżem lub makaronem. Życzę smacznego!